Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jestem w Ministerstwie Gospodarki, w Departamencie Instrumentów Wsparcia. Od prawie 2 lat funkcjonuje Wydział Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i zajmujemy się tworzeniem jak najlepszych warunków do przygotowania i do realizacji takich projektów. Zgodnie z artykułem 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, minister właściwy do spraw gospodarki jest odpowiedzialny za upowszechnianie i promocję PPP, również analizę i monitoring funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym w szczególności zaangażowania finansowego podmiotów prywatnych. W tym celu koncentrujemy się głównie na działaniach analitycznych oraz działaniach informacyjno-edukacyjno-promocyjnych oczywiście. W zakresie działań analitycznych pod koniec roku 2013 przygotowane zostały 2 analizy. Pierwsza z nich dotyczyła instrumentów wsparcia PPP. Oparta była o przegląd dotychczas funkcjonujących instrumentów i na tej podstawie zaproponowane zostały nowe instrumenty wsparcia, zaproponowane zostały, w jaki sposób możemy zwiększyć efektywność dotychczas funkcjonujących instrumentów. Analiza ta była wzbogacona również o wywiady, o badania ankietowe właśnie podmiotów prywatnych i partnerów publicznych. Bardzo zależało nam na tym, aby pozyskać opinię u źródła, aby nam właśnie te osoby, te podmioty, które realizują takie projekty, powiedziały, na jakie trudności napotykają, jakie bariery utrudniają właśnie realizację projektów w tej formule. Jednym z głównych barier, o której poinformowali nas właśnie partnerzy publiczni, była bariera nieoptymalnych zapisów, przepisów legislacyjnych. Główną właśnie taką przyczyną w tym obszarze okazał się brak jednoznacznej klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów PPP, ich wpływu na dług państwa. To w dużym stopniu hamowało w ogóle przygotowywanie pomysłów, które mogłyby być realizowane właśnie w formule PPP. Mam nadzieję, że ta bariera zostanie wyeliminowana, ponieważ obecnie w Ministerstwie Gospodarki pracujemy nad rozporządzeniem dotyczącym ryzyk i czynników wpływających na ich ocenę. W tej chwili rozporządzenie jest już na etapie po konsultacjach międzyresortowych, zatem już prace są rzeczywiście zaawansowane. Chcielibyśmy oczywiście jak najszybciej to rozporządzenie sfinalizować tak, aby osoby, które planują realizację projektów w formule PPP, mogły już korzystać z nowych regulacji prawnych. Ciekawym wnioskiem z tego badania był również postulat zgłaszany zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, że brak jest wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Co ciekawsze, właśnie podmioty, które już miały pewne doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów, zgłaszały nam taką potrzebę poszerzenia swojej wiedzy, poszerzenia informacji. Możliwe, że dopiero w momencie, gdy zaczniemy faktycznie pracować nad taką inwestycją, okazuje się, że potrzebne są dalsze informacje, potrzebne są dalsze źródła wiedzy w tym zakresie. Zwłaszcza kiedy robimy taką inwestycję, przygotowujemy po raz pierwszy. Bardzo pozytywnym wynikiem tego badania ankietowego było stwierdzenie, że podmioty praktycznie nie mają obaw, że w związku z realizacją projektu PPP mogłyby zostać posądzone o jakieś powiązania czy też oddziaływania, działania korupcyjne. Podmioty, które zrealizowały takie projekty, w ogóle takich obaw nie posiadały. Natomiast
pewne obawy, ale również niewielkie, były po stronie podmiotów, które jeszcze żadnych projektów nie realizowały, ale jest to możliwe tylko obawa przed czymś, czego się tak praktycznie nie zna, przed realizacją formuły, której się nigdy jeszcze nie przećwiczyło. Natomiast potwierdza to, że formuła PPP, czy realizowanie projektów w tej formule nie jest zjawiskiem korupcjogennym, potwierdza również raport NIK-u, który został opublikowany pod koniec 2013 roku. Mimo stwierdzonych pewnych niewielkich nieprawidłowości, tam jasno jest powiedziane, że żaden z dotychczas realizowanych projektów nie wykazywał żadnych czynników korupcyjnych. Podmioty publiczne w badaniu ankietowym podkreślały również, że negatywny wpływ na realizację czy przygotowanie projektów PPP ma brak jednolitej strategii państwa w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Chcemy tą barierę również wyeliminować, ponieważ w tej chwili prowadzone są w Ministerstwie Gospodarki prace nad dokumentem programowym, którego wstępny, taki roboczy tytuł brzmi Kierunki działań rządu na rzecz stosowania i rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2014-2020. Będzie to program obejmujący działania nie tylko Ministerstwa Gospodarki, ale wszystkich instytucji rządowych. Zatem będzie to jednolity dokument programowy, który w spójny sposób powinien łączyć i zapewnić efekty synergii pomiędzy poszczególnymi działaniami poszczególnych jednostek administracji rządowej. Dokument ten zostanie przygotowany na podstawie analiz rynku partnerstwa publiczno-prywatnego, na podstawie analiz obecnej sytuacji gospodarczej oczywiście kraju, na podstawie analiz dotychczas stosowanych instrumentów wsparcia rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, co będzie prowadzić do określenia ich mocnych i słabych stron, a następnie zaproponowane zostaną dalsze grupy działań, jakie mają służyć upowszechnieniu PPP w Polsce. Myślimy tutaj o podejmowaniu takich działań jak działania edukacyjno-promocyjne, działania informacyjne, działania legislacyjne oczywiście, usprawnieniu systemu instytucjonalnego, ponieważ obecnie w Polsce partnerstwem publiczno-prywatnym zajmuje się kilka instytucji rządowych. Chcielibyśmy, aby te działania miały większe efekty synergii i aby wzmocnić tą współpracę pomiędzy poszczególnymi instytucjami. W dokumencie programowym dotyczącym partnerstwa publiczno-prywatnego myślimy również o instrumentach, które umożliwią lepsze, silniejsze wsparcie projektów hybrydowych. Projekty hybrydowe, jak Państwo możliwe wiedzą, są to projekty, które są realizowane z udziałem funduszy europejskich, współfinansowane z funduszy europejskich. W dokumencie tym programowym myślimy również o wzmocnieniu instrumentów finansowych, ponieważ obecnie jedną z istotnych barier realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego jest problem właśnie z uzyskaniem tak zwanego zamknięcia finansowego, czyli po prostu zapewnieniem środków na realizację takiego projektu. Dotychczas wszystkie stosowane instrumenty na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce były kierowane do wszystkich projektów, niezależnie od ich wielkości. Natomiast ze względu na szczególne znaczenie gospodarcze dużych projektów, myślimy również o zaprojektowaniu pewnych instrumentów, które byłyby dedykowane tylko i wyłącznie właśnie takim projektom. W tym celu powołany został podzespół do spraw szerszego wykorzystania instrumentu PPP w realizacji dużych projektów. Podzespół ten funkcjonuje, pracuje pod przewodnictwem Ministerstwa Gospodarki.
W Ministerstwie Gospodarki również prowadzimy działania legislacyjne, które mają ułatwić realizację takich projektów. Myślimy o poprawie warunków ramowych, warunków prawnych właśnie, przepisów prawnych, które ułatwią wdrażanie przedsięwzięć w tej formule. Dzisiaj właśnie w Ministerstwie Gospodarki odbywa się konferencja uzgodnieniowa po konsultacjach międzyresortowych. Jest to konferencja uzgodnieniowa nowelizacji nowych założeń do ustawy partnerstwa publiczno-prywatnego i ustawy o finansach publicznych. Otrzymaliśmy dużo uwag, sugestii od społeczeństwa, z innych resortów. Jesteśmy zadowoleni, że taka komunikacja się rozwija, że rzeczywiście dużo podmiotów jest aktywnych w tym temacie, że chce zabrać głos i zgłosić swoje sugestie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to i dzisiaj właśnie mamy nadzieję, że zostaną podjęte ostateczne uzgodnienia w tym zakresie. Jak już wspominałam, prowadzone są również prace nad rozporządzeniem dotyczącym ryzyk. One również są zaawansowane. W zakresie działań promocyjnych, które również są bardzo istotnym obszarem działań ministra gospodarki, przede wszystkim chciałabym wspomnieć o bazie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, która jest dostępna pod adresem www.bazappp.gov.pl. Baza ta prowadzona jest w języku polskim, w angielskim, niemieckim oraz w języku chińskim, ponieważ staramy się zainteresować tymi przedsięwzięciami również zagranicznych inwestorów. I w tej bazie zamieszczane są projekty zrealizowane, jak również wstępne pomysły na projekt. Obecnie w bazie znajduje się 75 projektów realizowanych oraz 127 pomysłów na projekt. Chciałam zachęcić Państwa do zaglądania do tej bazy, a przedstawicieli samorządów do zgłaszania swoich pomysłów, które mogłyby być zamieszczane w tej bazie, ponieważ jest to dodatkowe źródło informacji, które jest ważnym źródłem w momencie, kiedy partnerzy publiczni poszukują inwestorów, partnerów prywatnych do realizacji takiego przedsięwzięcia. Z drugiej strony zachęcam również podmioty prywatne do zaglądania na naszą stronę, do bazy projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, aby znaleźć tam przedsięwzięcie, w którym chcieliby Państwo uczestniczyć. Informacje o aktualnych działaniach Ministerstwa Gospodarki na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego zamieszczane są na stronie Ministerstwa Gospodarki w zakładce Wspieranie przedsiębiorczości. Tam zamieszczane są informacje na temat publikacji krajowych, publikacji zagranicznych, na temat konferencji, na temat szkoleń oraz na temat polskich, jak również europejskich źródeł prawa dotyczących tego obszaru. Strona Ministerstwa Gospodarki ma również funkcję interaktywną, zatem internauci mogą nam zadawać pytania, a my staramy się na nie odpowiadać. W celu upowszechnienia partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowaliśmy również wzory, przykłady umów PPP, ponieważ często partnerzy publiczni zgłaszali nam, że jest to istotny problem. To nie jest łatwe sformułować zapisy umowy, która potem będzie realizowana przez 20, a może 30 lat. Tam trzeba wiele rzeczy, wiele spraw trzeba przewidzieć, wiele spraw trzeba zamieścić. Dlatego przygotowaliśmy przykładowe wzory takich umów dla 5 przedsięwzięć na razie. Dla budynku Urzędu Użyteczności Publicznej, Administracji Publicznej, budowy urzędu komunalnego, budowy parkingu, budowy szkoły oraz budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Także również zachęcam do korzystania, do zaglądania z tych wzorów i na ich podstawie budowania własnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Gospodarki
Prowadzi również szkolenia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. Chcemy upowszechniać tę wiedzę, chcemy upowszechniać informacje. Szkolenia organizowane są już przez Ministerstwo Gospodarki od roku 2009, a obecnie do końca roku również jest realizowany już cykl szkoleń dotyczący właśnie klasyfikacji zobowiązań wynikających z umów PPP. Bardzo aktualny temat, wielokrotnie zgłaszany przez podmioty jako właśnie taki temat, w którym należałoby zorganizować szkolenie, które jeszcze potrzebne są dalsze informacje. Takie szkolenia odbędą się w 5 miastach polskich. Staramy się działać nie tylko centralnie, ale również lokalnie, wychodzić do partnerów. Takie szkolenia odbędą się w Gdańsku, w Poznaniu, w Białymstoku, w Krakowie oraz w Warszawie. Kończąc, jeszcze raz chciałam zachęcić Państwa do zaglądania do naszej bazy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz na stronę Ministerstwa Gospodarki, gdzie zamieszczamy informacje o naszych bieżących działaniach. Dziękuję bardzo.